No rzeczywiście warunki do gry były anormalne i boisko i pogoda sprawiały, że trzeba było taktykę dobrać do panujących warunków. Cieszę się, że chłopaki tutaj zdali egzamin. Ja sobie nie przypominam, żeby drużyna gości stworzyła taką czystą, klarowną, stuprocentową sytuację. Były tam jakieś okazje, natomiast widziałem, że nasi chłopcy walczyli. Dobrze taktycznie, dobrze wolicjonalnie, oby tak dalej. Cieszę się, bo zawsze zwycięstwo na początek, mimo tych trudnych warunków, gdzie o kiks i jakąś stratę głupiej bramki nie było wcale trudno. Cieszę się, że to zwycięstwo tutaj odnieśliśmy i myślę, że to jest dobry początek. Ja śledziłem tutaj losy klubu. Wiele. W momencie, kiedy była transmisja bezpośrednia, na przykład, to sobie oglądałem z przyjemnością, bo już tutaj byłem na rozmowach 2 lata temu i od tego czasu jakimś tam, myślę, że jakimś sentymentem tutaj zapałem do klubu i gdzieś tam okazało się, że dane mi jest prowadzić ten zespół. Nie chcieliśmy się, też to było moja propozycja była taka, żebyśmy się nie wiązali jakąś dłuższą umową, żebyśmy zobaczyli, gdzie będziemy po tej rundzie, jak to będzie wyglądało. Tutaj ludzie pracujący w Wiśle zobaczą, jak ja pracuję, jak ja podchodzę do tego. Ja też się przekonam, jakim zespołem dysponujemy i podejmiemy decyzję na koniec listopada, czy dalej kontynuujemy współpracę, czy nie. Myślę, że to jest taka uczciwe postawienie sprawy. No wie pani co, no trudno powiedzieć, ja jestem od środy dopiero tutaj. Udało mi się zmobilizować zespół, bo walka była bardzo, bardzo mocna i widać było, że chłopaki chcą to wygrać. Każdy mecz, każdy dzień, każdy trening to będzie powodował, że ja ten zespół będę poznawał. Także o grze w piłkę w dzisiejszych warunkach było trudno, choć kilka akcji fajnych, szczególnie w drugiej połowie i sytuacje i naprawdę kilka fajnych akcji z pierwszej piłki nawet o to, o co chodzi. No ale mówię, no zobaczymy jak to dalej wszystko się potoczy. Ja jestem tutaj pełen optymizmu po tym, co dzisiaj zobaczyłem. Pierwszą połowę rozegraliśmy, uważam, że w dobrym tempie, w dobrym stylu. Mieliśmy dwie sytuacje stuprocentowe w tej części meczu. Szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy, gdyż bramka ustawiłaby to spotkanie i spowodowałaby, że to my w drugiej połowie mielibyśmy więcej kontr. Tak to sytuacja się odwróciła. Głupia bramka w stałym fragmencie gry, błąd indywidualny w strefie i to my musieliśmy się otworzyć. W drugiej połowie Sandomierz miał otwartą drogę do bramki i stwarzał sytuację, także bramka w tym spotkaniu ustawiała mecz, bo warunki były mega ciężkie i nam się to nie udało i dlatego przegraliśmy. Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę nie ma różnicy żadnej pomiędzy zespołami z czołówki tabeli, ze środka i z końca. I to, kto spadnie z ligi, decyduje druga runda i tak naprawdę postawa w drugiej rundzie. Oczywiście trzy mecze do końca i zobaczymy, jak po tych trzech meczach jeszcze drużyny będą stały w tabeli. Natomiast gramy przez cały sezon. Wiadomo, że my teraz jesteśmy na końcu, ale zarówno my, jak i Wisła, jak i nie wiem, Karpaty, to są drużyny, które nie grają gorzej niż te drużyny z pierwszej piątki. I to wszystko się może jeszcze odwrócić.